Zweryfikuj stan faktyczny i odpowiedz na następujące pytanie. Kim jest Twój kontrahent w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych? Na wstępie przypomnijmy sobie dwa podstawowe pojęcia. Kim jest administrator? Administrator jest to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Kim jest podmiot przetwarzający? Podmiot przetwarzający jest to jednostka, która przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora. I teraz przenieśmy to na analizę stanu faktycznego. Analizę stanu faktycznego musimy przeprowadzić pod kątem oceny, kto zatem decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, nawiązując bezpośrednio do definicji, o których sobie przed chwilą powiedzieliśmy. Co w ogóle oznaczają te dwa sformułowania? Określanie sposobów przetwarzania danych osobowych czasami mylnie jest łączone z decyzją odnośnie stosowanych środków organizacyjnych i technicznych. Jest to tylko część tej decyzji. Określenie sposobów przetwarzania danych osobowych to w głównej mierze odpowiedź na następujące pytania. Czyje dane będą przetwarzane? Przez jaki czas będą przetwarzane dane osobowe? Jakie dane będą przetwarzane? I kto może mieć dostęp do tych danych? Jeżeli jakiś podmiot ma decydujące zdanie w sformułowaniu odpowiedzi na tak przedstawione pytania, zdecydowanie należy go uznać za administratora danych osobowych. Czym jest określanie celu przetwarzania danych? To nic innego jak podjęcie decyzji dotyczącej pewnego rezultatu, efektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych. W tej sytuacji każdy podmiot, który będzie miał decydujące zdanie o tym, jaki jest cel przetwarzania danych, powinien zostać uznany za administratora danych osobowych. Podsumowując, jeżeli nasz kontrahent będzie decydował o tym, jakie dane są przetwarzane, kogo te dane dotyczą, przez jaki czas będą one przetwarzane oraz będzie określał własne cele przetwarzania tych danych osobowych, należy uznać go za odrębnego administratora. W związku z tym nie ma potrzeby zawierania w tym przypadku umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.